Co w tej chwili się dzieje? Okazuje się, że nie będzie na miejscu. Nie będzie na miejscu. Zostanie go w ręce i trzeba nie w jaki sposób? Mały! To jest moje zrozumienie. Tutaj wykorzystał materiał mowy, który miałem w sobie. To było około 20 gram. Zapalnikiem. Proszę też, w takim razie, jeżeli tam było 5 gramów wody wodorowego, gdyby został odpalony. A to tutaj, w tych niektórych warunkach, jakie jesteś ustawione, to ten rad, który został zamknięty, byłoby straszne. Ofiar głowy bardzo ważne. Nie, ofiar. Nie? Chyba naprawdę ważne. Zrozumiałem na parach rzeczy, które teraz jest, bo rozumiem. Miny przeważnie w tym momencie odkładać na nich jeszcze elementy metalowe, które ładne razy. W tym momencie została tylko fala wysokowa, która zakłada do wiatru. Co teraz robi rząd? Również zbiera dokładnie wszystkie elementy pozostałe po materiale wybuchowym, które będą wykonane do specjalnego laboratorium, które zajmie się identyfikacją skąd ten materiał pochodzi, zebraniem odcisków palców, danych geometrycznych. Chodzi o to, żeby też poglądać się na miejscu, w jaki sposób przygotowują te ładunki, kto je robi i jakie są ewentualnie postępy. Gdzie dokonujemy zakupu, gdzie jest produkowane, żeby znaleźć, nie zwalczać samego produktu, ale zwalczać też przyczynę. W tej chwili żołnierze się przegrupowują. Tak, żołnierze się przegrupowują. Odnaleźli. No i wydawało się, że wszystko jest za nami. Wszystko było za nami, ale nie czeka na nasze błędy. Jeden z żołnierzy ustawił otwarty kontaktor, co nasz przeciwnik automatycznie wykorzystał. Zobaczył lukę, podniesioną szubicę w naszym pancerze, bo właśnie jest wolne miejsce tego zastrzela. Szybko to podał swoje siły, mimo to jest kontaktor, jest tam ludzi. Zaatakował jeden z pojazdów, wiedząc o tym, że ma możliwość uzyskania sukcesu. Żołnierze atak odpalił, co widzieliśmy w tej chwili, bardzo dużo dymu. Dlaczego? Dlaczego dymu? Nie, że nie mogą bezpośrednio powiedzieć, który strzela, nie boi się śmierci, więc zgodnie z górą, tutaj nazwana ma zasłona dymna, jedna grupa stoczyła pasa ogniowego, zresztą dymu, przeciwnika, zrobiła skryte podejście z prawej strony, tak jak tu nim, zamiarą sobie przeciwnika i odejście z miejsca, gdzie on się tego nie spodziewa. My w tej chwili widzimy dwa akcje przy kamerze. Żołnierze opatrują rannych, tak? Tak, żołnierze opatrują rannych. Żołnierze są tutaj pierwszą. Żołnierze ratują swoje kolegi. Gdzie ludzie się posługują z podstawowymi elementami wytworzenia medycznego. To są stany bezpieczne, do tego rodzaju funkcjonujących gazowo, bezczynnie, żołnierze tutaj skorpiona odbiera
wyszkodził. Thank you.